Dzień dobry, słuchajcie, dość tej długiej przerwy, nadszedł czas na kolejny odcinek i dzisiaj nie będzie to taki odcinek jak zawsze. Dzisiaj nakręcimy wymianę przednich stworzni zwrotniczych w autobusie marki Neoplan. Przyjechałem tutaj specjalnie na to nagrywanie, więc przyjechałem swoim prywatnym samochodem. A tam znajduje się autobus, do którego zaraz się udamy. I co ciekawe, nie będziemy tego robić w takich warunkach jak zawsze, czyli po prostu w śniegu, na mrozie i tak dalej, ponieważ Daniel, który jest nie tylko moim klientem, ale moim przyjacielem, ma garaż pod domem, w który wchodzi piętrowy autobus i wszystko odbędzie się na tym cudownym, pięknym, ogrzewanym garażu. Zapraszam Was na film. Ja wezmę pączki z samochodu, które ze sobą przywiozłem dla wszystkich, ponieważ tutaj jest zawsze kawa, herbata i ogólnie bardzo przyjemna atmosfera. Zaczniemy od kawy i od pączka. Bierzemy się za nakręcanie. To jest właśnie autobus, który będziemy naprawiać, czyli Neoplan Cityliner. Do naprawy jest przednia zwrotnica. Dziadek tutaj robił z Miśkiem z tyłu tuleje w zawieszeniu, wymieniali tam końcówki drążków kierowniczych na osi wleczonej, a teraz zajmiemy się wymianą zestawu naprawczego zwrotnicy na przednim kole, na jednej i na drugiej stronie, ale z braku czasu nagram Wam tylko jedną stronę, a druga wiadomo, że będzie wyglądać zupełnie tak samo. Co ciekawe, patrzcie na to. Widzieliście coś takiego w jakimkolwiek warsztacie, garażu, namalowane? Na plakacie to może jeszcze gdzieś wisi, ale tutaj właściciel ma udekorowany garaż. Zresztą na domie jest drugi rysunek autobusu, bo autobusy w tej firmie nie tylko pracują, są po prostu ich pasją. Dziadek, powiedz, jaki jest plan tutaj co do tej zwrotnicy? Jak się do tego zabieramy? Rzucamy koło, musimy zdemontować zacisk, piastę. No i przystąpić do rozkręcania elementów tam, wąs od drążka kierowniczego. Zdejmujemy zaślepki, wyciskamy stworzeń, zwrotnicę na stół. Wymieniamy tulejki, łożyska, bo to jest zestaw tulejka łożysko. Zakładamy nowe. Będzie to coś innego niż w ciężarówce na pewno, prawda? Na pewno będzie trochę inne niż, niż w ciężarówce. Samo zawieszenie autobusu. Tutaj nie jest zawieszenie tak jak w ciężarówkach, że mamy po prostu belkę, tylko tutaj jest wszystko na wahaczach, po to, żeby ten autobus był komfortowy, żeby po prostu tak naprawdę po drodze płynął. Na zawieszeniu, na belce nie dałoby się tego zrobić, dlatego te autobusy dalekobieżne są konstruowane na wahaczach. Stworzeń jest prosty, a zazwyczaj wszystkie stworzenie, które robimy, mają zatoczenie, mają tak jakieś przewężenie. Tutaj jest prosty stworzeń i z tego co pamiętam, jak już wyjmiemy tą całą zwrotnicę, to można go chyba i w górę i w dół przepracowywać. Znaczy, tu akurat nie jest o tyle dobrze, że możemy stworzeń wyciskać w dół i możemy go od dołu do góry wciskać, bo jest jednolitej średnicy. Więc nie ma co tracić czasu. Misiek jest w kanale, też go zaraz zobaczycie. Ściągamy koło. Tak, razem z tyłem. Pamiętam. Dobra. Mamy koło odkręcone, symulator felgi aluminiowej zdjęty. Patrzcie, jaki fajny element. Przyznajcie się, ilu z Was myślało, że to aluminiowa felga? Mają jak u Ciebie w spodo, po dwa chłopaki na kole. No właśnie. Ale Ty jesteś silna bestia, Misiek. No i okej. Okej. Tu chociaż ktoś pomyślał. Gdzie? O, w spornikach, że sporniki są mnie na od tego, wąsy od drążka kierowniczego na klucz Torx albo Imbus, tylko na zwykły, normalny klucz. Dobra, teraz tak, co ciekawe, zwróćcie uwagę na to. Momencik. Jednym lewarkiem jest tutaj podparte zawieszenie. Drugim takim lewarkiem, bardzo mocnym zresztą, jest podparta karoseria od tego autobusu. Musieliśmy ją zaprzeć. Zaraz tam podstawimy gdzieś dla bezpieczeństwa jakiś klocek i weźmiemy się za demontaż tego elementu. Muszę skombinować tutaj jakieś światło, żebyście to wszystko dokładnie widzieli. Co? Standardowo na pewno zrzucamy piastę, zacisk i działamy, tak? Dziadek? Tak. Zacisk, piasta. I działamy. I działamy. Ośka najprawdziwszego ZF-a, nie żaden tam wynalazek, więc nie ma co tutaj dużo gadać. To musi jeździć i musi działać. Działamy. Dobra, Misiek, od czego zaczynasz? Z tego co widzę,
demontaż klocków, tak? Wyciągając klocki, od razu zawsze weryfikujemy wzrokowo ich stan, patrzymy, czy coś się tutaj nie dzieje. Tutaj widać, że klocek jest ładnie zużyty na bieżąco i co? Obserwujemy sobie przy okazji cały układ hamulcowy, czyli jak wyglądają tarcze. Musimy na to wszystko zwrócić tutaj uwagę. No tutaj patrzcie sami, tarcze wyglądają po prostu, jakby ten autobus nie hamował. W ogóle, on tylko jedzie, on nie hamuje. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Dalej ściągamy zacisk, piastę i wtedy będzie nam o wiele lepiej filmować, ponieważ całe to ustrojstwo nie będzie już nam zasłaniało widoku na pracę. Działamy dalej. Siedzi mocno? Będzie? Nie, ładnie. Myślałem, że mu będzie trzeba pomóc młoteczkiem. Jego chyba tylko na bok odsuwamy, nie? Tutaj dajemy go na bok. Misiek, przyznaj się, że korciło, żeby mu tam dać po gwincie trochę. Wtedy najlepiej schodzi, nie? Od razu wchodzi. Nie ma co się szczypać. Dziadek, z czym tam jest problem? Znaczy problem może nie jest jako taki, z tym, że tutaj akurat nie w autobusie, z racji tego, że jest na wielowahaczu, jedna śruba do zacisku jest śrubą imbusową. Aha. Na klucz imbusowy, nie jest na zwykły klucz 30, tylko na śrubę. Ale to jest zrobione ze względu na dojście do tej śruby? No, ze względu na dojście i na brak miejsca po prostu przez ten wielowahacz. Dobra, to ja wam teraz pokażę, o czym dziadek mówił. Jak normalnie mamy zacisk dokręcony, spójrzcie z tej strony momencik, weźmiemy światło, widzicie? On tutaj się trzyma od góry na dwóch śrubach, na jedną mamy założony klucz, druga jest pod spodem, teraz na nią tutaj zbliżyłem i tutaj mamy ładne dojście, więc kluczem na pobijanie zaraz mi się kto zerwie, ale od spodu, sekunda. Muszę aparat odkręcić, żeby wam to pokazać. Gdzie to będzie? Od spodu, gdzie jest zacisk. Dobra, tu są śruby. Tu jest jedna śruba, kolejna od zacisku. O, tu jest kolejna i ona jest też na zwykły klucz, a górna jest na imbus. Jest na imbus, bo tutaj byście... No, na przeduszce można by było jakiś zwykły klucz założyć, ale ktoś to wymyślił, żeby to było na imbus, dlatego dziadek poszedł po imbusa i zaraz będziemy demontować ten zacisk. Jest to trochę taki wynalazek, no ale skoro ktoś to tak wymyślił i to działa, to znaczy, że jest to zrobione dobrze. To nie taki zamach jak w ciężarówce, co? Że jak kabina jest do góry czy coś, to można pojechać. Tutaj jest jednak ograniczona przestrzeń między górą a dołem. Po popuszczeniu Misiek resztę wykonuje kluczem udarowym, chociaż tej dolnej to już chyba udarem nie podejdzie, bo zaraz mu będzie przeszkadzać zawieszenie. Zacisk chodzi? Patrzcie, jak zacisk chodzi na prowadnicach. O! Światło spadło. Może całkiem jej nie wykręcaj. Żeby nam się trzymał. Nie, tutaj będzie potrzebny klucz z grzechotką chyba. Jaki to jest rozmiar? 30. Mamy taki z grzechotką? Nie. Mamy 27, nie? 27, dobra. No to będzie trzeba po prostu wziąć grzechotkę. Tą ząbkowaną. Tą nie, zwykłą, panowie, zwykłą grzechotkę na jedną, drugą. Ale na dół do zacisku. No na dół tak, ale tutaj zwykłą. Tutaj tak. Tutaj. Oj, ja mogę iść was sfilmować przecież z kanału. Możesz. Patrzcie na to, zapomniałem, że pod tym autobusem jest kanał. Idę tam w tą dziurę i będę filmował ich od drugiej strony. Włazimy do kanału. Cyk, cyk, cyk.
Patrzcie, jaki elegancki dostęp do wszystkiego, do autobusu. I przypominam, to nie jest warsztat, to jest normalnie garaż na ten autobus. I teraz idziemy pod deseczki, cyk. Pod deseczki, pod deseczki. No i tutaj mamy naprawdę widok z nietypowej strony. Będzie można to filmować od tej strony. Zaraz tutaj te parę desek jeszcze odłożę. To będzie jeszcze lepsza możliwość filmowania. Dobra, plan jest taki, zobaczcie. Tutaj od drążka kierowniczego jest wąs dokręcony do zwrotnicy. Zupełnie tak jak w ciężarówce. Teraz, żeby móc obracać tą piastą w prawo, w lewo, dziadek odkręci ten wąs. Tym samym uwolni piastę i będzie nam o wiele łatwiej działać. Okej. Słuszna siła jest tego dokręcenia. Wiesz co, czekaj, ja lubię ryzyko, daj ten klucz. Rurkę sobie się dla Marka. Rurka jest dla miękkich. Dobra. Siedzi mocno? Tak. Ale my tutaj się z nią zaraz poradzimy. Ale czekaj, zobaczmy, może ta druga w ogóle pójdzie jeszcze, co? Takiej chyba nie napniesz, mi się wydaje. Nie, nie, nie. Szefie, to jest 32, nie 30. Takiej chyba nie napniesz. Czekaj, siłownik odłożę na wahacz. Okej. Okay. Chcę co innego zrobić. Daj mi się 32. Ja wiem, co puść. Tak. Ten klucz puść. Myślisz? Tak. Ja myślę, że nie. Nie będzie tak źle. I tutaj pociągnięcie. Tu jest małe pole manewru bardzo, chłopaki, wiecie? No ale dobra, zobaczymy. Poszło. Patrzcie na dziadka, stara szkoła, wsadził klucz, rurę zaparł gdzieś tutaj o zawieszenie autobusu i już ma tą śrubę poluzowaną. Może jeszcze nie na tyle, żeby tym kluczem przekręcić, ale na pewno jest ta śruba zerwana. Dobra, panowie, jest wasza. Teraz druga strona. Ło! Nastąpił. Operator by dostał. Operator by dostał. Chcecie mnie wykończyć? Dobra. Niech wam będzie. Dobra. Poszło. Już jest. Mamy tego wąsa odkręconego. Teraz odkręcenie tych. Teraz odkręcenie tych dwóch śrubek to już jest tak naprawdę czysta formalność. Teoretycznie. Masz rację. No i elegancko. Co ciekawe, one po poluzowaniu idą palcami, nie? Tak. Wkręcenie ponowne tej śruby proponujesz troszeczkę kleju dla zabezpieczenia? Zawsze daję klej. Nawet jak nie ma kleju, to ja zawsze troszeczkę kleju nakładam. Sztywne. Sztywne? Zawsze dokładamy kleju, no jak to mówią, dla bezpieczeństwa. Dokładnie tak. Dokręcamy z odpowiednią siłą, ale dla bezpieczeństwa dajemy klej. Patrzcie na Miśka, teraz to jest Misiek, którego wam ostatnio tak brakowało. Martwiliście się o niego, pisaliście. Ale co was bardzo w komentarzach ciekawi, Misiek, ty chyba nawet o tym nie wiesz. Co? Ludzi bardzo mocno interesuje twoja BM-ka. Żyje, ma się dobrze, jeździ. Żyje, ma się dobrze, jeździ. Nie może być inaczej, ponieważ jest to jego oczko w głowie. Sam z nim po tą BM-kę jechałem, więc i ja o niej dużo wiem. Zresztą dziadek, ty też od jeżdżenia z Miśkiem jesteś na temat BMW już chyba przeszkolony, co? Wszystko prawie wiem. Czy kupić, czy nie kupić. Nie jestem fanem, więc nie kupię. No to tutaj cię wszyscy fani BMW nie polubią teraz akurat nie w tym momencie. Każdy lubi to, co lubi. No. Zauważyłem coś ciekawego. Zobaczcie tutaj. Tak.
jest dana taka podkładka ząbkowana. Tak jest. To jest podkładka ząbkowana. I to jest zabezpieczenie dodatkowe, żeby ta śruba nie miała tendencji odkręcania się. Spójrzcie, jak to jest zrobione. Widzicie, w którą stronę są zęby? Zęby są dokładnie w tą stronę, że jak ona by chciała iść tak o, to te zęby ją zacinają. Bardzo fajne rozwiązanie. Tego nie widziałem nigdzie wcześniej. Ale nakrętki są takie z takimi zębami. Tak, nakrętki są, ale tak. Widziałeś, żeby taka podkładka była, nie, bo ja uważaj. Nie. Dobra. I teraz spójrzcie, możemy obracać sobie zwrotnicą prawo, lewo. Automatycznie zrobił się idealny dostęp do śrub od zacisku. No i co? Ta śruba dolna, ten imbusik, o którym wspominałem wcześniej, i zacisk wyjeżdża stąd. Nie ma innej opcji. Będzie rurka? Nie, niżej trzeba klucz. Podejdzie, podbierze go. Poszło. Dobra, ponieważ nie mamy tutaj imbusa na 3/4 cala, więc zastosowaliśmy redukcję na jedną drugą, a tych redukcji to już mamy nałamanych na koncie Bóg wie ile. I przypuszczalnie zaraz może być złamana ostatnia. Zobaczymy, jak to jest mocno dokręcone. Poszło! Udało się. Poszło, poszło, poszło. Klient twierdzi, że to jego imbus, a mi się wydaje, że jak żeśmy tu kiedyś byli, to żeśmy go musieli zostawić. Tak było, dokładnie. Tak dokładnie było, jak robiliśmy wtedy neoplana tego niebieskiego. On się w końcu po prostu zdał. Dobra, czy to ostatnia śruba? Tak, jeszcze do góry jedna śruba i mamy zacisk uwolniony. No to dobra, jak uwolnimy zacisk, to wychodzę do góry i patrzymy, co się tam dzieje od góry. Okej, i zacisk wyjechał. Tak jest. Jest wszystko rozruszane, bo ja to raz do roku sobie rozkręcę. Tak, znowu. Rzeczywiście kierowca raz do roku sobie to rozkręca. Powiedzmy. Żeby nie to uderzenie tym młotkiem w tej śrubie, to by się nie odkręciła. Ale powiem ci, ten młotek to tak ci oddał, że prawie mi kolano przestawiłeś. Poszło. Dobra, śmiechem, żartem, kierowca sobie to rozkręca raz do roku. Obrobiły się dwie śrubki, więc teraz nabiliśmy tutaj taką gwiazdeczkę i mamy nadzieję, że to się odkręci. Tak. Nie no, panie. Ja wiem, dlaczego to się obrobiło. Tak. Mieliśmy klucz ustawiony na dokręcanie. To samo zrobimy z dolnym, też nabijemy taką gwiazdeczkę w śrubę. Tylko najpierw tą trzeba mocno zbić z klucza. Tylko nie było. Trzeba. Dalej siedzi? Skuba. Damy nową śrubkę. Nie będziemy dzielowali. Nie, trzeba tą wpięć, to kierowca nie będzie rozkręcał. Aha. Tu też nabijamy, tak? Z imbusa robimy taką gwiazdeczkę. Są takie torce jak do przegubów w Audi kiedyś szły. Tak jest. No i poszło. Idealnie. Ktoś na silikon to skręcił. No i tutaj mamy zwłaszcza taką bardzo fajną nakrętkę, ponieważ tak, jak ją dokręcicie, jej kontra polega na tym, że tą śrubą imbusową dociągamy i schodzi nam się tutaj ta szczelinka, co w efekcie powoduje, że ta nakrętka zaciska się na czopie, nie ma żadnej możliwości obrócenia się. Dobrze mówię, Janek? Bardzo dobrze i to są jedne z najlepszych nakrętek. Też mi się tak wydaje. To widać, że to było zaciśnięte dosyć mocno. Kierowca sprawdza. Jak już robicie tak zwrotnicę, rozkręcicie sobie tą piastę, to powiem wam, co jeszcze polecam w takich przypadkach. Wymieńcie sobie smar w tej piaście po prostu, te łożyska przeczyścić, przetrzeć, nałożyć nowego smaru i dzięki temu przedłużymy na pewno ich żywot. Cyk! I piastę mamy zdemontowaną. Jeszcze bym chciał, żeby ten czujnik wyszedł. Który czujnik? Na wersu, tak. Najwyżej się kabel obetnie i zalutuje. Po co lutować konektorki? Na skrętkę! No ale warunkiem, że są dwa kolory przy ciebie, bo jak jest jeden kolor, to trzeba wziąć na wsówki.
tu jest tutaj problem z wyjęciem zabezpieczenia Segera. Jest korozja zewnętrzna i w tych rowkach, które wchodzi, trzyma bardzo mocno zabezpieczenie. Dobra, umówmy się, że jakbyś chciał wziąć szczypce do Segera i go po prostu ścisnąć, to go nie ściśniesz, bo on nie tutaj ścisnę. W tym miejscu, w tym. Tak. Zupełnie skorodował. Tutaj jest wycięty taki rowek, w który ten Seger siada. Tutaj mamy Segera. On siada w takim rowku i on zupełnie skorodował. Jedynie co można tak dać śrubokręt i spróbować go w jakiś sposób wybić, wzruszyć. Ile się da. Mam nadzieję, że nie pęknie. A. Poszedł. Piękny poszedł. W zestawie są nowe takie Segery, więc nie ma się o co martwić. Tak jest. Po wyjęciu tego Segera wyjmujemy dekielek. Jeżeli on nie będzie chciał wyjść, po prostu podłączymy smarownicę i wypchniemy go do góry smarem. No nic prostszego. Powinien wyskoczyć. Powinien wyskoczyć bez smaru? Nie, nie, bez smaru raczej on tutaj nam się nie ruszy. Czyli smarownica pójdzie w górę. Tak jest. Podłączone? Tak. No to pchamy. Ale już jest zluzowany, to jest. Aż smar zaczął wychodzić przez nas. Tu ma ten nisik. Uwaga. Dobra, żeby młotek. Możemy spróbować jeszcze raz. Powinien wyskoczyć. No. Chyba, że tak idzie teraz już przez tą zwrotę. Tak, przez tą zwrotę idzie się zbliżać. Albo zwrotę smarownicę się przyda. Dobra. No i dobra. Zobaczmy. Jeszcze ciutka. Jeszcze ciutka. Uparty, co? Wyskoczył, bo tu jest o-ring. Wyszedł. I przez ten o-ring nie chciało nam to wyjść. No tutaj. I dokładnie. Dobra. Z Dolnym zrobimy chyba dokładnie to samo. Zaraz zobaczymy, Dolny może będzie chciał współpracować z nami. Jeśli to trzeba by się. Jeszcze od góry, jeżeli to było dosyć łatwo zrobić, to zobaczcie, jak teraz ciężko jest się dostać do tego zabezpieczenia przy... No to podobnie. Przy... Jak chcesz coś mówić, to musisz mówić głośniej. Jest prawdopodobnie od stworznia wypchnięty trochę dekiel, bo jest lekki stożek, widzę. I mam problem z odbiciem. Ale powiem ci, że taki lekki stożek to się bardzo często robi już nawet od samego smarowania, wiesz? No też, więc zgadza się. Tylko tu akurat nie zacisnęło. Jak już go wyciągnę tutaj, że wyjdzie mi do połowy, no to będzie dobrze. Dokładnie. Dobra, jest nasz. Widzicie? Bez użycia szczypiec Segera po prostu wybiliśmy go śrubokrętem. Nie było innego wyjścia. Nie było innego wyjścia. W zestawie są nowe takie zabezpieczenia, nowe dekle. Michał? Dawaj smarownicę, spróbujemy wypchnąć się. Nawet nie wiem, czy ten dolny dekiel musimy wypychać, czy nie może wyskoczyć razem ze stworzniem. Wypchniemy go, będę wtedy widział, co i jak jest. No dobra. No to analogicznie jak do góry, teraz na dole podłączamy smarownicę i wypychamy smarem dekielek. No. Dobra, stoi. Poszło bokiem. Przez o-ring. Uwaga. Chyba trzeba mu jeszcze dać trochę. No. Daj. Dobra. No i... Bokiem zacznie wychodzić, a teraz ja już mogę tutaj podbić i wyjąć. Śrubokrętem? Tak. No i super. Mamy drugi taki wyjęty. Wisiek, jesteś operatorem smarownicy. Myślę, że idzie mi to bardzo dobrze.
To co panowie, teraz zostało prasę zakładamy, nie? No będziemy zaraz prasę zakładać i... Chłopaki zakładają teraz prasę, dekle mamy pousuwane. Ta prasa nie jest lekka, bo ona waży około 60 kg. Od góry Michał już wkręcił odpowiedni adapter. No i jeszcze drugie coś, to ją przełożyć, zakombinować, żeby ona przeszła. Już przeszła. O. Wiesz? I teraz możemy tutaj podsadzić sobie ten. Zaraz dopasuję. Od góry jest stworzeń, który zapiera się o stworzeń zwrotniczy. Od dołu podłożymy jakąś taką okrągłą tuleję, przez którą po prostu stworzeń przejdzie i wyleci finalnie tą dziurą. I to chyba na tyle. Tutaj też nie jest to takie wygodne do podłożenia jak w normalnym tym. Tak jest, bo tu jest miejsca, ale chyba tym będziemy mogli to zrobić. Zobaczymy, najpierw go trochę upchniemy. Zobaczymy, jak on na zerwanie w ogóle pójdzie. Tak. Na zerwanie to nawet na płasko go możemy dać. Tak, tylko potrzebuję... Zwróćcie uwagę, tutaj nie jest zupełnie płasko, że można to podłożyć po całości, tylko jest tak, jest okrąg zrobiony, a później jest taki uskok. Na zerwanie możemy to podłożyć na płasko, a później będzie trzeba coś zakombinować, byleby go po prostu zerwało. Dobra, czekaj, zaczęło się zapierać chyba. Tak, już jest zaparta. To co, teraz pompujemy i czekamy, aż się zerwie, nie? Tak. To ja wyjdę na zewnątrz, moment. Dobra. Zaczynamy pompować, Misiek jest pompowniczym. Tutaj jest za pomocą przewodu hydraulicznego podłączona pompka do prasy. I zaraz będziemy widzieli, jak się stworzeń zerwie, mam taką nadzieję. No, pompuj, Misiek. O! Idzie. Ruszył. Popatrzcie, jeden szczał i teraz stworzeń bardzo mało, ponieważ ta prasa na pierwszym biegu ma słabą wydajność, ale może zobaczcie. Ale idzie. Idzie w dół i tak go wyprasowujemy aż do momentu, praktycznie aż wyleci, prawda? Przez całą belkę musimy go przepchnąć. Dokładnie. Dobra, mamy stworzeń na końcówce, pompuj, Misiek. O! Idealnie. Idealnie tutaj przyszedłem. Teraz trzeba tylko prasę przestawić, żeby on wszedł w tą dziurę od prasy. Nie wiem, czy na tyle przesunę. Ale trzeba prasę tylko... Odpuść, Michał, prasę. No, odpuściłem. O! Widzicie? Wypad stworzeń zwrotniczy. Możemy za chwileczkę zdemontować prasę, ściągnąć zwrotnicę. I to tyle, prawda, dziadek? Tak jest. A tak to wygląda. Filmowanie na leżaka, byleby aparat dobrze podstawić. Myślę, że uda się z tego wam poskładać całkiem fajny materiał. No i okej, po wyjęciu zwrotnicy mamy tak. Od góry dwa łożyska. Te łożyska z nowego zestawu są tutaj. Są zabezpieczone takim plastikiem, żeby to się nie rozpadło. Są dwa uszczelniacze, czyli po prostu zwykłe o-ringi, ale te o-ringi są uszczelniaczami. One przyjdą tutaj na nowe dekielki, na te, które wyciskaliśmy smarem. Te o-ringi wejdą tutaj, dzięki temu smar nie będzie się tędy przepychał. Do dekielków są nowiutkie kalamitki, nowe zabezpieczenie zegara i wiadomo, muszą być jeszcze takie małe zimmeringi, które nam to zabezpieczą, żeby ten smar po prostu stamtąd nie wylatywał, żeby nie wpadała tam woda, że jak to przesmarujemy, żeby ten smar był w konkretnym miejscu, czyli między stworzniem a tulejką. Cyk, bo ta tulejka nachodzi tak, o, smar ma zostać między stworzniem a tą tulejką. Tutaj w tej tulejce też są takie rowki, dzięki którym ten smar przez nią przechodzi. No i od góry ma być na tych igiełkach od łożyska igiełkowego, który też nachodzi na stworzeń. Jest to proste, przejrzyste, czytelne. Łatwo się mówi, trochę ciężej się robi. Teraz tak, te łożyska igiełkowe znajdują się w górnej części zwrotnicy. Tulejka znajduje się w dolnej części zwrotnicy. Musimy rozebrać wszystkie elementy w tej zwrotnicy, począwszy od uszczelniaczy. O,
udało się wyjąć, ale tylko gumkę z uszczelniacza. Metalowa część jego została, nawet nie metalowa, no metalowa część uszczelniacza została tutaj. Zaraz to wszystko wyprasujemy, wybijemy, poskładamy, oczyścimy i wrzucamy to z powrotem na autobus. Taki jest bynajmniej plan na najbliższe kilkanaście minut. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czyli rzecz najważniejsza, to co się tutaj rozpadło, to jest tak zwane łożysko oporowe. Ono przychodzi tutaj, na to nachodzi belka i wiadomo, autobus całą swoją masą na tym kole opiera się na łożysku i zazwyczaj cała awaria zwrotnicy polega na tym, że to łożysko jest albo zatarte, albo po prostu wyklepane, albo Bóg wie co się dzieje. Jeżeli wam kierownica sama nie odbija, a macie tego typu rodzaj zwrotnicy, to na pewno jest to wina tego łożyska. Stare też nie wyglądało zbyt ciekawie, ponieważ jedna rolka już nawet leżała bokiem. Spójrzcie na to. Widzicie? Powinno to być ustawione normalnie, a jedna roleczka leżała całkowicie bokiem. To już ten pierścień już się nie ślizgał po tych rolkach. One się nie przetaczały, tylko on się po nich ślizgał. No, na pewno po zrobieniu tego komfort kręcenia kierownicą zmieni się, nie będzie nic stukało, nie będzie nic pukało. Po to się właśnie regeneruje zwrotnicę. Dobra chłopaki, co teraz robimy? Wybijamy łożyska stare i będziemy tu lejkę wybijali ze zwrotnicy, żeby wsadzić nowe. Dobra, do wybicia nie ma się co szczypać. Nasadka, młot i lecimy, tak? Jest. No i elegancko. Dobra, czyli łożyska mamy wybite. Tak tutaj jest to drugie. Okej. Okay. Odkładamy na bok. Wybite. Bierzemy się za tulejkę, obracamy zwrotnicę. Tulejka, coś mi się wydaje, że to już chyba raczej tak, panie majster, łatwo nie pójdzie jak ten. Myślę, że nie będzie problemów też większych stwarzała. Mówisz? Tak jest. No to dobra. Jeszcze nie było takiej tulejki, która by się oparła. A dziewczyna? Tam też mamy nasadkę dopasowaną? O, to Misiek, będziesz musiał przytrzymać zwrotnicę. Ja przytrzymam, patrzcie na to. Trzeba ufać dziadkowi. No, ale powiem ci, że jakbyś mi tak palco zajechał tutaj, to... Można by było się poskładać z bólu. Co? Teraz wjeżdżamy tutay, oczyszczamy to wszystko troszeczkę w środku. Obmyć. Tulejeczki, uszczelniacze tak i składanko. Jest. Tak jest. Dobra. Zmywacz. Zmywacz koniecznie z papierosem w twoim wykonaniu, tylko że tutaj się nie pali. Tu się nie pali, akurat nie jest problem, bo bym uczynił tak jak zawsze. Misiek, co teraz robisz? Czyszczę kanał pod zegera. Czyścisz kanałek pod zegera? Tak. Ty, widzę, że nawet szczypcami do segera można to idealnie zrobić. Idealnie, bo jest ta średnica, co potrzebna jest. No i dobra, teraz borowanie? Tak jest. A, stary. Ty to byś był stomatolog. Jakieś zęby do zrobienia? Tu jeszcze. Nie, bre. Ale leżnij. Leżnij to. Jeszcze gdzieś? Jeszcze od dołu. Góry. O, czekaj się. Papier. To nie jest papier, to jest płótno ścierne. Tak jest.
ty to jesteś fachowiec. Jest okej. Okay. Dobra. Będziemy to wciągać jakąś śrubą, czy nabijać delikatnie? Nie, wprasujemy to prasą. Nie wiem, czy to będziemy mieli jak podłożyć na prasie. Czekaj, a jak wygląda tamta strona? Bo jakbyśmy prasę położyli na rancie stołu, to wtedy tą zwrotnicę byśmy sobie położyli i poprasowali. Ale to jest skos. A nam jest potrzebna płaszczyzna prosta. Ale to nieważne, że jest skos, bo ten skos jest symetryczny z tym skosem do góry, więc jak to będzie leżało po skosie, to i tak będzie leżeć prosto, czy mi się wydaje? Chyba tak, teoretycznie tak. Dobra. Praktycznie zaraz tylko zobaczę coś i będę wiedział, czy jest. Czy chcesz to jednak wklepywać za pomocą młoteczka? Czy może na łożysku bym nie był taki do skory do wklepywania? Bardziej bym wolał chyba to wcisnąć. Dobra, to zaraz zadziałamy. Ja ustawię aparat na tym, na stojaku i działamy. We trzech damy radę. Myślę, że jak tu byśmy podłożyli płytę na prasie albo jakąś tuleję, to byśmy byli w stanie wcisnąć. Ale na tej prasie do zwrotnic. Tak. Dobra. Okay. Wygląda. Tutaj musielibyśmy, czekaj tato. Trzeba by podłożyć. A jakbyśmy to podłożyli. Tak. I teraz tutaj, żeby to stało centralnie tylko, nie? Któryś. Daj młotek 1-0. Tą tulejkę prawdopodobnie wystarczy. Mało. Jeszcze. Musimy to tak podłożyć, żeby to stało w miarę równo z bolcem od prasy. Za dużo. Za dużo teraz jest. Nie, będzie teraz stało nam tutaj, o. Pokaż. Jest równo? No powinno być równo. No takie to bym powiedział. Dobra, tu jest delikatnie góra. Przekoszone, ale dobra, damy radę. Tu jest delikatnie przekoszone, ale dołem powinno to raczej grać. Mam coś do popychania idealnego. Popatrz. Jak zdejmiemy o-ring z tej nowej zaślepki, to ona tam wejdzie chyba równo i dzięki temu będziemy mogli równiutko wepchnąć te łożyska. Tak musimy tam zrobić. O, widziałeś? Jest, no, wszystko. Można spróbować, trzeba wziąć mi się go do rdzewiacza. Tłuszczu. Łożysko. Do wprasowywania nowych łożysk wykorzystamy dekielki. To wchodzi lekko, więc one się nie pogną raczej na 1000%. I tyle. Łożyska mamy od góry, tak? Tak. Łożyska. Musimy stworzeń zmienić na krótszy. Tak, stworzeń musimy zmienić, ponieważ nie wsadzimy tutaj tych łożysk, a gdzie jeszcze dekielek, który ma je dopychać. Krótszy stworzeń, ten cienki. Cienki, gruby, obojętnie do wciskania. Ja myślę, że tutaj bym podłożył jeszcze, weź to lekko unieś. Piczny kłak bym podłożył tutaj pod to ucho. Coś bardzo takiego delikatnego, jakąś kawałek blaszki, tutaj, wiesz? Że tam już to leży, blachy są tutaj z tyłu, tam przy nożycach nawet blacha jest. O, właśnie o taki kawałek blaszki mi chodziło. Popatrz, to jest wszystko przewidziane pod naprawę tej zwrotnicy. Unieś. Dobra, cyk. I z drugiej strony. I cyk. O, powinno to. Teraz je good. Robić. Teraz je good. Krótszy stworzeń. I musi to wejść. Musimy tak wepchnąć, żeby ten plastik był równo z tą drugą częścią. Tam jeszcze uszczelniacz. I wtedy uszczelniacz powinien wejść. Tam ma zostać tylko głębokość uszczelniacza. To jest akurat ten plastik. Mm-hmm. Potem go tylko obrócić. Jak mi się wydaje. Zaraz to sprawdzimy. To się nie wydaje, to tak ma być, panie majster. No. Patrzcie. Zaczynamy to wpychać w tą stronę. Tu jest ten plastik trzymający te łożyska, żeby one się nie rozpadły. I w momencie, gdy ten plastik zrówna się z dołem zwrotnicy, przestajemy to wpychać, bo to jest grubość tego uszczelniacza. Jeżeli on się zlicuje z dołem zwrotnicy tutaj, wtedy go wyciągamy, nakładamy uszczelniacz i to wszystko. Zaczynamy to wprasowywać. Jest nas trzech, więc to nie może się nie udać. Czekaj, stój, bo popuść troszeczkę, dekielek muszę teraz przestawić. Dobra, i teraz. Jeszcze. To się musi słuchać projektu Cegera. Jeszcze. Jeszcze ciut. Dobra. A czekaj, nie, bo tu jeszcze Seger nie wejdzie. Teraz widać, tak. Dopchnij jeszcze trochę. Jeszcze ciut.
Tam jest równo. Dobra, plastik? Stój. Jest OK. Dobra. Plastik jest tam równo? Jest równo plastik. Dobra. I teraz po wprasowaniu tego plastiku nie przepchniesz, bo on ma teraz rad. Przepychać sobie za ślepkę. Masz za krótkiego palca. Dobra, nie, udało ci. Dobry. Palec wyjęty. Plastik wyjęty, łożyska wprasowane. Dzięki temu, że wpychaliśmy je dekielkiem, od razu jest tu zachowana odpowiednia wysokość, żeby wszedł nam później seger. Teraz wpychamy dolną tulejkę. No i idzie. Tego nie nabijesz tak dobrze, jak się wprasowywuje. Nie ma szans. Sklepie się jeszcze rano. Co? Rant się sklepie, a często jak były te tulejki mniejsze, na przykład w zaciskach czy w czymkolwiek innym, to był problem tego typu, że później trzeba było mieć rozwiertak i je poprawiać. A tak jak masz wprasowane, to masz wprasowane. Tutaj ma się tyle tylko, żeby uszczelniacz wszedł, wiesz? Dobra. Jest. Dobra, napchnięty. Odpuszczamy. I w ten oto sposób, zobaczcie, mamy tulejkę, mamy uszczelniacz, został tylko uszczelniacz do góry i możemy z tym iść na auto. Sworzeń wypychaliśmy w dół, a wsadzimy go od góry. Dlatego będzie od góry go łatwiej wsadzić, ponieważ te łożyska igiełkowe, które tutaj są w zwrotnicy, ani nam się nie rozwalą, ani nic. Mi się to wstępnie ustawia, żeby był ładny przelot z góry na dół i zaraz wsadzi sworzeń. Siedzi? O. Przeszedł przez łożyska? Tak. Już w belkę zaczyna wchodzić. Zaczyna w belkę wchodzić? W belkę nie wchodzi jeszcze. No zaparł się za belkę. Można by go delikatnie spróbować puknąć, wiesz? Mhm. Minimalnie się pójdę na tych, żeby sobie siadł. Tak. Zacentrował się, żeby delikatnie. Bo tam nie ma akurat nie wprowadzenia, trzeba go delikatnie. To będzie łożyska tylko oporowe pilnować. Lekko przez ten. Dobra, resztę prasa zrobię. Teraz już powinien być. Będzie tylko dolna łożyska oporowa pilnować, żeby było równo. Sworzeń mamy przycentrowany, przeszedł przez łożyska igiełkowe, zakładamy prasę, wciskamy go w dół. Wciśniemy go tak, żeby przyjść. Prasę mamy zamontowaną. Nie pozostało nic innego, jak po prostu wprasowywać ten sworzeń. Sworzeń mamy wprasowany, ściągamy prasę. Na bok chyba z nią od razu nie. Dobra. Czekaj. Prasa zdjęta, jak tu się obraca, dziadek? Elegancko. To co, teraz dekielki, smarowanie? Dekielki, smarowanie i składanie. I składanie. Tak jest. No tam się musi wszystko wypełnić smarem, ale już wychodzi z podłożyska, cyk. Już jest elegancko. I wystarczy, naprawdę więcej nie trzeba. Teraz dajemy smar od góry na górną kalamitkę. No i po tym wiadomo, trzeba pamiętać, żeby te zwrotnice chociaż przy każdej obsłudze przesmarować. Tutaj też wychodzi smar elegancko. Też nie ma co za dużo, bo... Nie ma co za dużo, bo wiesz, bo nie będzie co robić za 2-3 lata. Smaru tak tylko aby. Misiek chodzi jak masełko? Oczywiście, książkowo. No i tak ma chodzić. Czyścimy piastę ze starego smaru, łożyska. Dobra. Nałożymy nowego smaru do piasty i składamy. Tak jest. Sprawa wygląda następująco. Mamy poskładaną zwrotnicę, mamy założoną piastę, mamy założony już zacisk. Ja niestety dostałem pilny telefon z domu, że muszę wracać i zostawiam na ten moment chłopaków i tym samym zakończam ten film. Nikt tej końcówki za mnie nie dokręci. Z takich ciekawostek, dziadek, powiedz mi,
sama robota zwrotnicy w autobusie, jak dla ciebie na przykład, gdzie ty z Miśkiem żeście zrobili tych zwrotnic, nie wiem, ogólnie z 200 czy ile? Dużo, nie pamiętam. W porównaniu do ciężarówki, lepiej czy gorzej? Lepiej, bo jest stworzeń prosty. Gorzej, bo jest ciaśniej. Jest ciaśniej, jest tutaj jednak troszeczkę więcej rozkręcania przy tym zawieszeniu. Więcej rozkręcania, mniej miejsca. Mniej miejsca ale przede, jest wszystkim. Przede wszystkim. Efekt takiej niesprawnej zwrotnicy. Na pewno wycieranie się opon na jedną stronę, ponieważ tak kąt pochylenia koła się zmienia. Dwa, pokazywałem jak tam łożysko oporowe wyglądało, że jedna rolka leżała. Opory kręcenia samą kierownicą. Te na rolki już też nie pracują. Tylko one stoją i ten metal zaczyna się po nich obracać. Wyciera się, stąd się robi luz. Także ja wam chłopaki dziękuję za robotę. Zbieram się, wy to dokończycie i też się zbierajcie do domu. I to tyle. Mam nadzieję, że kolejny odcinek wam się podobał. Zapraszam na następny. Trochę taki bez zakończenia, ale robotę zwrotnicy mieliście od A do Z. I polecam tą firmę. Ludzie, jedźcie na wczasy, patrzcie na to. Wszystko jest napisane. Trzymajcie się, cześć!